Stowarzyszenie Przyjaciele Helu prowadzi Muzeum Obrony Wybrzeża. W bieżącym roku powołano kolejny oddział obok Muzeum Kolei Helskich, Muzeum Przyrodniczo-Etnograficzne. Bazuje ono na działu Bitni Anton kompleksu Schleswig-Holstein i trzeba przyznać, że zostało wykonane z niesamowitą starannością i dokładnością. Siebie, kaszepska chata. No, trzeba przyznać, że porządek panował.
Gdyby ktoś pytał, to są podkładki. Dopiero tu można zrozumieć podziw dla tego minerału. Jeśli ktoś słyszał o Kaszubach, to na pewno słyszał o tabace. A jeśli tabaka, to i tabakiery. Fantazje to mieli. Proszę. Ceramika śledziowa. Nie znam tego motywu, ale musi być ściśle związany z Kaszubami. No i tutaj w łożu działobitni narzędzia różne z różnych epok i różnego przeznaczenia. Cena 6 zł to naprawdę śmieszny pieniądz za wejście.